A gwiazdy się kręcą, dzieci? Kręcą się? Spójrzcie, jak się kręcą. Gwiazdy się kręcą. Ostrożnie. Z którą? Ostrożnie. Z którą się nie kręci? Z którą nie, tylko gwiazda. Turonie, Turonie idą, gwiazdorzy, dzieci, harcerze, dalej. Jeszcze i on właśnie dobrze. Pała na wysokości pan.
Thank you.
miłości i słucham jak dzwonka powinności, a co król rozkażesz i panie natychmiast się stanie. A jakie są wieści z Betlejem? Król Herodzie, w całym państwie twoim słynie wieść o narodzonej się dziecinie. Ukazują się w nim cudy, ma być królem nad wszystkie ludy. Nawet stanu wyższego zewsząd się zbiegają i z ludem wiejskim hołdy mu składają. I trzech królów potężnych od zachodu światu pełdzi panie do twego majestatu. O, chwyć marszałku, idź szybciutko, trzech króli pędzi do mojego majestatu. Takimi tron zabiorą. Anioleczku, pomóż. Sąsiedzie. Słyszeliśmy, jako w tych stronach nowina, iż Maryja, panienka, a porodziła syna. Od Boga pochodzi z rodziny królewskiej i ma być ogłoszony jako król żydowski. O, co mówisz, królu Kasprze? Czy nim dobrze słyszał dzieci, dobrze? O tak. Że ma być inny, co się królem pisał? Anioł pański nam się we śnie ukazał i do tej dzieciny wędrować kazał. A gdzież ten król żydowski nowonarodzony? Powiedzcież im mi, kochani, abym i ja mógł oddać mu oczywiście pokłony. Królu Herodzie, my sami nie wiemy. Jeno za promieniem gwiazdy wędrujemy. Dziś nam gwiazda nie świeciła i nam drogę zagubiła, lecz za powrotem powiemy ci o tym. O. Za powrotem powiedzą mi o tym. Oj, co ja zrobię teraz, jak się nowy król narodzi mój? Aniołeczko, ty mój kochany, co ja zrobię? Już wiem, nie. Na mój punkt i moje rozkazanie, niech tu natychmiast feldmarszałek stanie. Dorota. Moi mili żołnierze, osiedź. Oj! Pusto w tej głowie, no to tak ładnie jak one ma. Oj, pusto, nie? Moi mili żołnierze, słuchaj, Raciszku, bierzesz broń i pancerzy. Ciach! Do Betlejem biegajcie gdzieś w tamtą stronę, nie wiem, co tam gdzieś. Do Betlejem biegajcie i w pięciatki ścinajcie! A nad moim dziecięciem rodzonym również żadnej opieki nie miejcie! Różno matki będą łzy wylewać. Twoje rozkazy będziemy wykonywać. Ja, jasne, że moje rozkazy będą wykonywać, nie? Królu Herodzie! Bój się Boga! Śmierć stoi u proga! Widzisz, chciałeś Boga zawojować? Teraz będziesz wiekle pokutować! A mówiłem ci nieraz, marnotrawny synie, twoje królestwo razem z tobą zginie. Zginie perło i marna korona. Przyjdzie po ciebie śmierć nieunikniona. O ciebie wróbę, aniołku, nie stoję. Jakieś tam śmierciuchy wcale się nie boję. A dosyć mam srebra.
na co mi przyjdzie, na co mi przyjdzie, moja królewska, co? Oho, tak, ja... Oj, to się rusza! Za twoje niegodne słowa będzie na placu ścięta twoja głowa. Potąd w to miejsce, gdzie była, będziemy na mną pięć. Długo po świecie biegał. Wcale nie tak długo, no. Małusz nie zmarzła, iż bym ciebie zbrodniarza w tym domu znalazła. Oj, babci, Małusz, no. O, jasnokoścista, no. Jasnokoścista, no. No powstrzymaj swe złości. Weź moją koronę, o. Weź koronę moją i purpurę, o, i purpurę. Wdziej na swoje chude kości. Ja w purpurach nie chodziłam i chodzić nie będę. Takim królom głowę ścinałem. Krew rozlewałeś, cały świat kłócisz. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. A wyłóż się stąd, śmierci wywiedła i sucha, bo ja ci nie pozwolę wziąć stąd króla sucha. I co? I co? Nie wstydź ci teraz się porywać na króla zacnego? Nie, co ma przecież wielki majestat wedle boku swego? Ja się wstydzić nie umiem. To nie w mym zwyczaju. Chociaż ty tak potężny, na nic ci to wszystko. Musisz dać pod mą kosę swoją głowę brzydką. O, tylko nie brzydko. Dawno już tę brzytew na ciebie odczuła. Iżbym ciebie, zbrodniarzu, do piekieł wtrąciła. Wychodź, czarcie, bierz co twego, narobił ci on już dość złego. Dawno ja tu na ciebie czekał, ptaszka. Pójdź na kwaterkę do mojego wujaszka. Pójdź do mojej szkoły. Dam ja sam garnku. Kto cię skoły? Królu, Henodzie, za twoje niegodne zbytki pójdź do piekła, boś ty brzydki. A gdzież to? Moja dusza, moje ciało. A chyba coś ci się zdawało. Moja dusza, moje ciało. Oto ci ja purpura tego stronu wysadziła. Sama się będę perłem królewskim bawiła. A co żeś tu zasiadła, ty chudokoścista? Co żeś się tak wybieliła? Co żeś tak bardzo czysta? To ja jestem Herodem następcą, mnie ten tron przystoi. Grozie, że są widły moje od kosuchy twojej. Ależ po co się będziemy walczyć, brachu? Po co procesować? Przecież nasz urząd wspólnie możemy sprawować. No ale jakże to? Przecież ty posłuchasz do piekła same tylko grzeszniki. Obżartuchy, oboje, no i inne spereśniki. A ja bym, wierzaj Aśka, co tu dużo gwarzyć, jakąś poważniejszą osóbkę w swoim kotle smażyć. Jak to? Rzecz to niebywała i niedozwolona, żeby piekle notliwa smażyła się osoba duszy zbożnej. Po śmierci rosną śliczne bierza i pod postacią anioła w górne leczyć wieża. Ano, panienka łaskawa, widać, trudna z tą sprawa. Zaniechajmy kłótni, sprzeczek, puśćmy lepiej się w taneczek. Yeah.
wielkiego, za morza głębokiego, gdyż słyszeliśmy, iż onym czasem w małej stajence tu pod lasem narodził się Syn Boży. Przyszliśmy hołd oddać świętej rodzinie i dar złożyć małej dziecinie. Jest to nasz dar codzienny, mały bochen chleba pszenny. Matko, Ojcze, dzielcie go jak Bóg każe, aby nigdy nie brakło, ale było aż w nadmiarze. Viva! Pan Jezus! Viva! Maria! Viva! Józef! Zna kompania. Ale cóż, my już za kolędę wszystkim Państwu dziękujemy. Zdrowia, szczęścia wieszajemy. Byście wszyscy długo żyli, zdrowi, no i szczęśliwi byli. Ale jak obyczaj każe stary, według ojcu naszej wiary, chcemy złożyć wam życzenia z okazji Bożego Narodzenia. I niech ta gwiazda betlejemska, która świeci wam o zmroku, doprowadzi was do szczęścia. W rozpoczętym nowym roku. Zaśpiewajmy, kochani, razem. Anioł pasterzom mówił. Policji, harcerzom, wszystkim zaangażowanym.
i już myślimy, jak na przyszły rok zrobić jeszcze piękniejszy korowód Trzech Króli. Teraz po... Dobrze. Jeszcze teraz będzie msza święta, dla których dzisiaj nie byli. Też ojciec Marek podpowiada, że podziękowania dla mediów i prasy i naszej kablówki i myślę, będzie to dostępne na kablówce, tak? Pięknie, więc wszystkim zaangażowanie i myślimy już, jak jeszcze piękniej przygotować na przyszły rok, dobrze? Dziecię nam się narodziło. Teraz pomodlimy się kolędą, podnieś rękę Boże Dziecię i możemy podchodzić do dzieciątka, ostatni raz pokłon, no bo już żłóbek będzie rozebrany, zwierzątka odjadą do swojego domu, także ostatni raz żywa szopka, podchodzimy, śpiewając kolędy, kłaniamy się Dzieciątku Jezus, dobrze?